Już za kilka dni wielka majówka. Gimnazjaliści po egzaminie. W serwisie opowiemy również o sukcesie objęcia terenu Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jest piątek, 25 kwietnia. To już 115 dzień roku. Do jego końca pozostało 250 dni. Jutro słońce wschodzi o godzinie 5:46, a zachodzi o 20:16. Dzień trwać więc będzie 14 godzin i 30 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego, aż o 6 godzin i 49 minut. Imieniny obchodzą Marek i Jarosław. W sobotę Klaudiusz i Marzena, natomiast w niedzielę Zyta i Teofil. Tak niegdyś obchodziliśmy Święto Pracy. Choć pierwsze obchody 1 maja w Polsce miały miejsce w 1890 roku, to jednak wspomnieniami tego dnia najczęściej wracamy do organizowanych pochodów. Dziś, 1 maja, rozpoczyna tak zwany długi weekend i kojarzy się przede wszystkim z wolnymi dniami od pracy i wypoczynkiem. Najprawdopodobniej będę remontować sobie łazienkę, odświeżać sufit. Czyli Polak, poza tym powiem, tak, powiem panu, że mam dziecko chore i najprawdopodobniej będę też musiała jeszcze ją tak przytrzymać w domu, żeby doszła do siebie. Żadnego leniuchowania, nic takiego? No, powiedzmy, że leniuchowanie może na działce z mężem i z dziećmi. To niech pani jeszcze powie, z czym się kojarzy pani w ogóle 1 maja? No to chyba wszyscy wiemy, że 1 maja to święto pracy, tak? A jak się pani ten 1 maja właśnie kojarzy? Pamięta pani jeszcze te takie pochody, prawda, majowe. To z opowiadań mojej mamy, że jeszcze będąc w szkole chodziła na majowe pochody, prawda? No to z tym mi się kojarzy. Teraz to właściwie wydaje mi się, że to już nie jest może tak powszechne. Jest święto, bo zawsze było świętem, ale myślę, że jakoś tak mało się o tym mówi. Tak, bardziej się to kojarzy z takim, powiedziałabym, dłuższym weekendem. Pochody były ciekawe. Pajacowanie przed trybunami, a teraz to już jest zupełnie inna forma rekreacji, nie taka jak była kiedyś. No co więcej powiedzieć? Jest co powspominać. No jest co powspominać, ale teraz tego po prostu nie ma. Nie ma tego wyczucia, nie ma tych sympatii między ludźmi. Jakoś to wyobcowane się to święto stało, nie wiem. To co, wtedy częściej ludzie się spotykali po prostu? No proszę pana, pan jest młodym człowiekiem, pan nie pamięta, pan powinien pamiętać. Koniec pochodu, rodziny całe szły, koce brały, jedzenie, wódeczka oczywiście. Wesoło było, kulturalnie. I była ta więź między ludźmi, a teraz to jest, każdy patrzy tylko na swoją kieszeń. Nie wiem, działka. Działeczka. Z czym w ogóle się kojarzy teraz 1 i 3 maja? Pierwszy, no z dzień Święto Pracy i 3 maja z Konstytucją 3 maja. A drugi, no, jeszcze do tego. Poinformowane są znacząco. Natomiast jakby tak wspomnieniami troszeczkę tutaj się posłużyć. 1 maja, jak pani to wspomina? No pochód, o właśnie, przede wszystkim pochód. Fajnie było? No, nie wiem czy fajnie, no trzeba było iść. Znaczy jak byłam dzieckiem akurat, no to... A teraz te 3 dni majowe to po prostu co? Nie wolno od pracy. Nie wiem, jak to określić, relaks, nie? Ale to działeczka, rozumiem? Działeczka, grill, tak. Typowe majówki. Przez 3 dni? No nie, zależy, nie? Zobaczymy, co będzie. Wyjazdów raczej żadnych nie planujemy. Zawsze tu na imprezy przyjeżdżam, bo to są piękne imprezy, wspaniałe imprezy i należy. I bardzo dobrze, że są imprezy, żeby ludzie mogli trochę pójść, odpocząć, zrelaksować się, porozmawiać ze sobą i zapomnieć o codziennych kłopotach. 2 maja to z kolei Święto Flagi Państwowej, które obchodzone jest w naszym kraju na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Tego dnia z należną czcią oddaje się szacunek dla symbolu Polski, przywieszając flagę RP. Może troszeczkę rekordu. Nasz rekord tutaj w Kostrzynie to 71 metrów. Ustanowiony 3 maja 2012 roku, dokładnie rok temu. 3 maja to oczywiście uroczystości patriotyczne z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, a dla Krośnian również rocznica wyzwolenia Krosna Odrzańskiego. Obchody tego dnia rozpoczną się o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, mszą świętą w intencji ojczyzny. Następnie na placu przed kościołem o godzinie 13 odbędą się uroczystości patriotyczne z udziałem kompanii honorowej, pocztów sztandarowych oraz delegacji lokalnych jednostek, instytucji, stowarzyszeń i innych grup społecznych.
społecznych. W programie m.in. salwa honorowa oraz złożenie wiązanek kwiatów. Natomiast część mniej oficjalna i bardziej ludyczno-rozrywkowa, że tak nazwę, rozpocznie się o godzinie 16 w porcie rzecznym w Krośnie Odrzańskim, gdzie rozpoczynamy kolejną edycję majówki nad Odrą. Tym razem po śląsku. O godzinie 16 w porcie rzecznym wystąpią lokalne zespoły Nad Odrze oraz Perfectly. Następnie o godzinie 17 rozpocznie się śląska biesiada. Przyjedzie do nas specjalnie śląski zespół Śląskie Pierony, który przeprowadzi gry, zabawy, skecze, konkursy, no i przede wszystkim dużo, dużo dobrej śląskiej muzyki. Będziemy mogli również troszeczkę więcej podjeść, właśnie w typowo śląskich specjałów. Będzie specjalne stoisko gastronomiczne z tego typu specjałami, no i będzie dużo humoru i zabawy. Organizatorzy zaplanowali również kolejne układanie flagi narodowej. Kolejna próba bicia rekordu w długości polskiej flagi, gdyż 2 maja oczywiście obchodzimy święto flagi narodowej. Spróbujemy, może w tym roku dopisze nam szczęście i flaga będzie jeszcze dłuższa. Zachęcam wszystkich krośnian, przynieśmy flagi, spróbujmy to wszystko razem spiąć, pobijmy rekord sprzed roku i dojdźmy do, nie wiem, może 100 metrów, może 150. Jeżeli się uda, to będzie naprawdę świetnie. Ciekawymi wydarzeniami będą również dni otwarte funduszy europejskich oraz prezentacja projektów realizowanych przez krośnieńskie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Impreza kończy się około godziny 22. Przez ostatnie 2 godziny będzie przegrywał znany i lubiany muzyk pan Jerzy Dworak. Rozkręcił mocno publiczność podczas dożynek ostatnich w Szklarce Radnickiej, więc mamy nadzieję, że również krośnieńskiej publice się spodoba. Na terenie imprezy będą również dostępne stoiska handlowe oraz dmuchane place zabaw dla dzieci. Na uroczystości zaprasza burmistrz Krosno-Odrzańskiego Marek Cebula oraz dowódca garnizonu Krosno-Odrzańskie podpułkownik Jarosław Szczypiorski. Organizatorem imprezy jest Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek w Krośnie-Odrzańskim. Po kilku miesiącach walki o to, by jeden z terenów w Krośnie-Odrzańskim objąć Kostrzyńsko-Słubicką specjalną strefą ekonomiczną, jest sukces. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające w sprawie strefy przedłożone przez ministra gospodarki. Te zabiegi trwały dosyć długo i część z naszych terenów inwestycyjnych, które leżą przy ulicy Gubińskiej, zostały objęte obszarem Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej. To oznacza, że staliśmy się w tej chwili bardziej atrakcyjnym terenem do inwestowania i duzi inwestorzy, którzy mogą tutaj zainwestować potężne środki, będą mieli więcej zachęt do tego, by ulokować swój kapitał w Krośnie-Odrzańskim. W sumie zmiana granic strefy obejmuje włączenie do niej prawie 172 hektarów, w rezultacie czego łączna powierzchnia Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej wynosi ponad 1715 hektarów. Włączenia dotyczą gruntów położonych w Krośnie-Odrzańskim, ale także w Dębnie, Drezdenku, Gorzowie Wielkopolskim, Kamieniu Pomorskim, Strzelcach Krajeńskich, Śmiglu, Wągrowcu. W Krośnie-Odrzańskim i w Wągrowcu strefą objęte zostaną już istniejące zakłady, w których zaplanowano realizację nowych inwestycji. To dotyczy oczywiście również firmy Homanit, która zamierza zainwestować ponad 50 milionów euro i te inwestycje mają się zakończyć w 2015 roku. To oznacza oczywiście powstanie kolejnych miejsc pracy. Rozwój firmy pozwoli na zachowanie miejsc pracy już istniejących. W Homanicie pracuje ponad 300 osób. Efekt działalności pana Fritza Homana i grupy Homanit jest już bardzo mocno widoczny, ponieważ ulokowała się u nas firma, która jest podwykonawcą dla firmy Homanit i produkuje palety między innymi do składowania materiałów, które są produkowane w firmie Homanit. A to oznacza, że kolejne miejsca pracy będą powstawały w Krośnie i tylko się z tego cieszyć, że wreszcie nasze działania są efektywne. Szacuje się, że na terenach włączonych do strefy w ciągu najbliższych kilku lat może powstać co najmniej 4400 nowych miejsc pracy i około 880 w jej otoczeniu. Planowane nakłady inwestycyjne mają wynieść ponad 1 mld zł. Ciężko, ale dajemy radę. Mimo że sprawdzenie wiedzy trzecioklasistów nie odbywa się w maju, a kasztany jeszcze nie kwitną, to dla samych uczestników jest to pierwszy ważny egzamin w życiu. W tym tygodniu uczniowie gimnazjum przystąpili do 3-dniowego sprawdzianu swojej wiedzy. Egzamin składa się z 3 elementów.
część humanistyczna jednego dnia, część matematyczno-przyrodnicza drugiego dnia i część z języków obcych dnia trzeciego. Ale każdego dnia części egzaminów podzielone są na zakresy. Część humanistyczna podzielona jest na część zwaną historią i wiedzą o społeczeństwie, po przerwie język polski. Na drugi dzień mamy przedmioty przyrodnicze, po przerwie matematyka i ostatniego dnia języki obce, część podstawowa, a po przerwie część rozszerzona. Egzamin jest obowiązkowy. Jeśli ktoś do niego nie przystąpi, musi powtarzać rok. Chyba że powodem absencji była choroba. Wtedy wyznacza się uczniowi nowy termin pisania. Do egzaminu trzeba przystąpić, ale nie można go nie zdać. Wystarczy przyjść. Jest część zadań tak zwanych zamkniętych, kiedy udzielają uczniowi odpowiedzi A, B, C, D. Jest część zadań, które są zadaniami otwartymi, kiedy na przykład muszą rozwiązać zadanie z matematyki albo napisać wypracowanie z polskiego. Jest część zadań, które muszą odpowiedzieć prawda, fałsz. I tak jest zbudowany każdy test. Po napisaniu testu uczniowie wychodzili z sali w różnych nastrojach. Było wcale tak źle. Myślę, że w rozprawce też się rozpisałam. A zadania wcale nie były takie trudne. Bałam się, że będzie jakiś fragment zadania, gdzie trzeba będzie użyć wiedzy o gramatyce. Co szczęście nie zdarzyło się takie zadanie, więc myślę, że nie powinno być najgorzej. Ta rozprawka chyba wszystkim albo w większości sprawiła trudność, czy nie? Znaczy ja osobiście wolę pisać rozprawki. Bałam się, że będzie coś innego w stylu charakterystyki albo listu na przykład. Mnie osobiście sprawka bardziej podpasowała. A matematyka dosyć łatwa była. A co tam ci najbardziej zaskoczyło w tym egzaminie dzisiejszym? Biologia. Taka... A dokładnie? Jakieś pytania? O owadach i w ogóle taki, no taki dość nieprzyjemne tematy były z biologii akurat. Ale uczyłaś się, to nie jest tak, że... Oczywiście. Całymi dniami przygotowywałam się. No, poszło całkiem dobrze, ale nie poszedł mi temat rozprawki za bardzo. Nie poszedł, bo co? Bo był trudny temat, bardzo. Czyli po prostu nie wiedziałaś, jak się do niego zabrać, tak? Jak do niego podejść? Siedziałam i nie wiedziałam w ogóle, co mam pisać, ale tak oświeciło mnie trochę, a później znowu nie wiedziałam. No dobrze, rozprawka to jedna część, a pozostałe? Zdania zamknięte poszły mi w sumie dobrze. Ale z polskiego najlepiej i z WOS-u będę mieć chyba 100%, a z historii nie mam pojęcia, ale było całkiem łatwe. Nauczyciele, którzy towarzyszą uczniom podczas pisania testów, nie są związani z przedmiotami, z których w danym dniu odpowiada gimnazjalista. Zdający, odpowiadając na pytania, może liczyć tylko na siebie. Osoby, które chcą kontynuować naukę, na przykład w liceum, muszą się wykazać, aby zdobyć wymaganą liczbę punktów. Jest grupa uczniów, którym bardzo zależy na wyniku. Wiedzą o tym, że jest to egzamin decydujący o tym, do jakiej szkoły ponadgimnazjalnej się dostaną. Uczniowie, którzy mają zamiar dostać się do dobrych, markowych szkół ponadgimnazjalnych, wiedzą, że konkurencja jest ogromna i wynik musi być jak najwyższy. Ci uczniowie z założenia mają również dobre świadectwo ukończenia klasy trzeciej, mają też dobre wyniki na egzaminie. Każda szkoła ustala swój próg przyjmowania gimnazjalistów. Zazwyczaj szkoły techniczne czy licea mają zbliżony przedział punktów, według których odbędzie się selekcja ubiegających się o możliwość nauki w danej placówce. Gimnazjaliści, którzy jasno określili swoje plany edukacyjne, muszą stawić czoła wymaganiom punktowym. Wiosna w pełni, więc dla turystów przyszedł czas na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Już 29 kwietnia 12-osobowa grupa członków i sympatyków Wojskowego Oddziału PTTK wyrusza do Kotliny Kłodzkiej. Wycieczka potrwa 3 dni. Tam będzie wypad rowerkami po Kotlinie Kłodzkiej. Zaczynamy w Kamieńcu Ząbkowickim, a będziemy kończyli naszą wyprawę w Wałbrzychu. Później się przemieścimy już z pociągiem do Bitnicy i stamtąd rowerkami. Także czeka nas troszeczkę takiego wyczynu górskiego. Mam nadzieję, że damy radę, że tak powiem.
Następną imprezą o zasięgu powiatowym będą pierwsze rodzinne zawody w rowerowej jeździe na orientację. Bardzo proszę nie zrażać się tytułem tego naszego zamierzenia, że to jest jazda na orientację, ale to jest zadanie skierowane właśnie do rodzin. Przejedziemy trasę 17 km. Po drodze trzeba będzie odszukać 6 punktów, wykonać tam pewnego rodzaju zadanie. I właśnie w tym roku turystyka łączy pokolenia, to jest hasło wiodące w tym roku w naszym towarzystwie. Pokusiliśmy się na organizację takiej imprezy. Jest to impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zawody odbędą się 18 maja. Zgłoszenia można wysyłać do 6 maja. Więcej informacji na stronie internetowej oddziału. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krosno-Odrzańskie zaprasza osoby 50+ na bezpłatne zajęcia z obsługi komputera oraz internetu w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z pokolenia 50+. W ubiegłym roku dostaliśmy certyfikat Biblioteka Miejscem Przyjaznym dla Seniorów, a od chyba 2 czy 3 lata już organizujemy zajęcia dla osób w wieku 50+. Te zajęcia mają za zadanie przede wszystkim zapobieganie wykluczeniu zawodowemu, cyfrowemu. Bardzo często to jest tak, że te osoby nie pracują już zawodowo, ich rodziny są zajęte wychowywaniem dzieci, pracą zawodową i właściwie te osoby są pozostawiane same sobie, mają miejsce w bibliotece, gdzie mogą się spotykać. Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat działają animatorzy, wolontariusze na terenie całej Polski, tak zwani latarnicy Polski Cyfrowej. Jednym z takich latarników działających na terenie gminy Krosno-Odrzańskie jest Alicja Sztandera, z którą to w celu realizacji zajęć komputerowych krośnieńska biblioteka podjęła współpracę. Ostatnie zajęcia, które były w piątek, okazały się takim strzałem w dziesiątkę, ponieważ sporo osób jest zainteresowane takim kursem. Co prawda ten kurs może najlepiej byłby, to znaczy najbardziej przeznaczony jest dla osób, które już co nieco z komputerem miały do czynienia. Ale radzą sobie świetnie, było 14 osób. My mamy tutaj tylko 5 stanowisk w czytelni, które możemy wykorzystać, dlatego osoby, które chcą uczestniczyć w tych zajęciach, musiałyby mieć jeszcze własny sprzęt, żeby na nim można było pracować. Następne spotkanie odbędzie się 9 maja o godzinie 17. Albo podzielimy na 2 grupy, żebyśmy mogli się zmieścić, dlatego że my nie mamy dużych pomieszczeń. A poza tym mi się wydaje, że w takim mniejszym gronie ta nauka jest no, fajniejsza taka, bo wtedy można się więcej nauczyć. Poza tym mamy możliwość również od maja szkolenia komputerowego w ramach zupełnie innego programu. Zajęcia będą prowadzone w ramach przygotowanego już i zatwierdzonego planu rozwoju biblioteki. W celu jego opracowania pracownicy jednostki przeprowadzili wśród czytelników ankietę dotyczącą ich oczekiwań. I okazało się, że w związku z tym, że my mamy takie duże bezrobocie tutaj w naszej gminie, są osoby zainteresowane i nauką korzystania z komputera, z internetu, a także językiem niemieckim. Tak nam wyszło z ankiety. Z przebadanych osób najwięcej było kobiet w wieku od 25 do 50 lat z wykształceniem średnim, które zamieszkują najczęściej na wsi i właśnie te osoby chciały kurs komputerowy zaawansowany i język niemiecki. Szczegóły dotyczące terminu i programu zajęć uzyskać można odwiedzając bibliotekę lub dzwoniąc pod numer 68 383 50 26. Stowarzyszenie Raduszczanka otrzymało certyfikat jakości przyznawany przez Lubuską Sieć Współpracy w ramach projektu GO NGO, który potwierdza, że stowarzyszenie w swojej działalności stosuje wysokie standardy jakości. Jest to wielki zaszczyt dla naszej młodej organizacji, ale także docenienie naszej pracy, mówi Robert Narkun, członek zarządu. Wszędzie wszystkie sfery życia dążą do tego, żeby się profesjonalizować i to też nie omija organizacji pozarządowych. Jest to dla nas ważny certyfikat, bo uważamy, że świadczy o tym, że jesteśmy organizacją, która jest takim partnerem godnym zaufania i warto nam powierzać różnego rodzaju projekty. Stowarzyszenie Raduszczanka jest jedyną certyfikowaną organizacją w powiecie krośnieńskim i jedną z 11 w województwie lubuskim, które otrzymało taki certyfikat. Ten certyfikat nie jest też takim certyfikatem, który w sposób bezpośredni coś daje. To jest tak jak ISO w przedsiębiorstwie. To znaczy
teoretycznie bezpośrednio nic nie daje, a jednak świadczy o tej jednostce, że w swojej działalności stosuje jakieś standardy jakościowe. Stowarzyszenie zamierza wykorzystać fakt certyfikacji przy ubieganiu się o dofinansowanie dla kolejnych projektów. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbędzie się w czerwcu bieżącego roku. Mistrzowie Polski w koszykówce, zawodnicy z Telmetu Zielona Góra, gościli dziś w szkole podstawowej numer 1. Ile punktów zdobywacie panowie średnio w czasie meczu? Tak. Rekord. Rekord, ale więcej się zdarzyło. To zależy od roli, jak jest w zespole. W pierwszym sezonie zdobywałem ponad 10 punktów. W zeszłym 6 i w tym sezonie też 6 punktów zdobyłem 7. Ta niezwykła wizyta została zorganizowana w ramach projektu, do którego po raz kolejny przystąpiła Czerwona Jedynka. Po raz drugi przystąpiliśmy do projektu organizowanego przez Bank Ochrony Środowiska pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwa Edukacji Narodowej Czas na Zdrowie. Przez cały marzec i kwiecień prowadziłyśmy promocję zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, walkę z nadwagą lub otyłością i 30 maja zapraszam na festyn. Podczas festynu odbędą się m.in. zajęcia aerobiku i fitnessu. Cennych porad udzieli kosmetyczka oraz fryzjerzy. Festyn odbędzie się w godzinach od 9 do 13 30 maja. . 25 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polskę reprezentować będzie 51 posłów wybieranych w 13 okręgach wyborczych. Mieszkańcy gminy Krosno-Odrzańskie swój głos będą mogli oddać w 14 obwodach. W czerwcu 2012 roku Rada Miejska w Krośnie-Odrzańskim uchwaliła nowe obwody do głosowania. Utworzonych zostało 13 obwodów do głosowania. Wcześniej było ich 12 plus odrębne w szpitalu. Tym razem jest 13 plus odrębne w szpitalu, czyli łącznie mamy w gminie 14 obwodów głosowania. Zmiany dotyczą również lokali do głosowania. Nowe siedziby to m.in. Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek, Przedszkole nr 1 i 2 oraz Zespół Edukacyjny w Osiecznicy. Wcześniej mieszkańcy Bielowa, Czetowic, Osiecznicy i Marcinowic głosowali w gospodarstwie rybackim Karp. Teraz będą głosować w Zespole Edukacyjnym. Nie będzie też już lokalu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Szkolnej. Będzie natomiast w Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek i nie będzie już lokalu w Zespole Szkół Specjalnych. Zmieniły się również granice obwodów do głosowania. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta, w najnowszym wydaniu gazety Most, na stronie bip.krosnoodrzanskie.pl, a także na słupach ogłoszeniowych na terenie całej gminy. Już jutro w Galerii Chorex odbędzie się trzecia edycja turnieju gier komputerowych. O godzinie 10 w jednej części galerii rywalizować będą miłośnicy gry FIFA 14, natomiast w drugim stoczą pojedynek fani gry Counter-Strike. Nad całością czuwać będzie zespół sędziów oraz ekipy techniczne. O prawidłową organizację zadba Młodzieżowa Rada Miejska oraz pracownicy CAK Zamek. Kibice ponownie będą mogli oglądać zmagania na dużych ekranach oraz zmierzyć się z Bartoszem Bartasem Tritem, wicemistrzem świata World Cyber Game 2012. Wiele sportowych emocji zapowiada się podczas majowego weekendu. O punkty na własnym obiekcie walczyć będą zarówno seniorzy, jak i juniorzy MKS-u Tęcza Krosno-Odrzańskie. Zaczynamy 30 kwietnia mecz juniora młodszego z Jastrzębiem Zdrój. Przy okazji mamy też mecz młodzika z Modrzycą.
1 maj to już drużyny seniorskie, Tramp Karp, Osiecznica i Tęcza Krosno. Przyjeżdża drużyna Amatora Bobrowniki i również Modrzyca seniorzy. 3 maj to kolejne zmagania seniorów. Kończymy 4 maja, to trochę siatkówki dla dzieci, dla młodzieży. Turniej organizujemy pod nazwą Raz, Dwa. Organizowany będzie tu przy hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Płaskiego. A przypomnijmy, w ubiegłą sobotę seniorzy Tęczy wygrali 1-0 z drużyną Start Artek Płoty. Bramkę dla gospodarzy z rzutu karnego zdobył Patryk Szcześniak. Szczegółowe informacje na temat piłkarskich i nie tylko spotkań dostępne są na stronie facebookowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim będzie nieczynny. Tego dnia jednak w godzinach od 7.30 do 15.30 pełniony będzie dyżur w celu umożliwienia zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja. Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim zachęca podatników do składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej. To bardzo proste. Jeżeli masz komputer z dostępem do internetu, wejdź na stronę www.edeklaracje.gov.pl i pobierz właściwy dla siebie formularz. Wypełnij go i wyślij. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, nie poniesiesz kosztów złożenia zeznania podatkowego, uzyskasz szybciej zwrot nadpłaty. Jednocześnie masz gwarancję bezpieczeństwa danych i poprawności złożonego zeznania. Drogą elektroniczną otrzymujesz potwierdzenie złożonego dokumentu. Przekonaj się, jakie to proste. W najbliższy weekend niestety pojawi się dużo chmur i deszczu. Temperatura w dzień to 20 stopni. W nocy kolejno 9 i 12. Wiać będzie słabo z kierunku wschodniego w porywach do 40 km na godzinę. Biometr niekorzystny.